Cześć Wam, tu Adik, witam Was w pierwszym filmiku takiej zapowiedzi recenzji gry MechWarrior Online. Jak widzicie, jest to oczywiście beta, od razu właśnie przejdę do takiego mech labu, czyli jakby takiego garażu z naszymi mechami. Jak widzicie, na początek dostajemy 4 mechy, Atlasa, Katapultę, Hedge Dacha, czy jakoś tak, no nie widzę tutaj właśnie. I jeszcze takiego czwartego małego, takie małe pizdełko. Ja oczywiście gram Atlasem. Trafiła się taka, widzicie, zimowa sceneria, moja ulubiona. Z tego co wiem, to ta gra jeszcze ponoć funkcjonuje, jeszcze nie zamknęli zamkniętej bety. Ja to nagrywałem, żeby was nie skłamać, jakoś poniedziałek, tydzień temu, teraz komentarz nagrywam środa rano. Także miało to być niby do piątku, do 5 właśnie października, mamy 10 października, niby ta gra dalej działa. Grafika jest naprawdę bardzo fajna. Jeszcze sami zobaczycie, przed chwilą pokazywałem Noctowizję, teraz jest Termowizja. I wraz z innymi szukamy właśnie przeciwników. To jest tryb, nie pamiętam czy to był Team Deathmatch, czy właśnie trzeba zniszczyć bazę przeciwnika. Coś takiego. I muszę, co wam mogę powiedzieć, mechem steruje się osobno kadłubem, czyli tam gdzie siedzimy osobno z nogami mecha. Jak widzicie, animacja jest bardzo fajna, ja tu gram właśnie na wysokich detalach tą grę, na rozdzielczości takim YouTube'owym HD. A dlaczego mogę sobie na to pozwolić? A ponieważ wreszcie zakupiłem nowego kompa, czekam tylko jeszcze na nową grafę, która na 100% będzie do przyszłego tygodnia. Bo tą grafę co teraz miałem, jak pech, tak właśnie takiego pecha mam do grafik, że również się bardzo przegrzewała, ale parę materiałów zdążyłem z niej nagrać. I to jest właśnie materiał właśnie z tej grafiki. Także w przyszłym tygodniu będę miał nową i wracamy właśnie nareszcie z tymi seriami The Thailand, Saint Row i parę może jeszcze innych, może Sniper Elite, tylko nie wiem jeszcze z kim. Póki co na ekranie MechWarrior. Muszę też wam powiedzieć, że Assassin, kumpel, właśnie wrócił do nagrywania komentarzy. Polecam, oglądajcie. Link do jego kanału będzie w dyskrypcji. Jak i Wojtek Sun Westarion, znacie go. Bigośnik, co lubi się bożenkować, również zaczął nagrywać komentarze. Link do jego kanału również dam w dyskrypcji do tego filmiku. Ogólnie z czego jeszcze mam takie bety? Guns of Icarus betę. Ponoć to fajne, z Bacą i z Westarionem może wam to pokażemy. Drugi odcinek, drugi filmik z Borderlands już rzuciłem na mój drugi kanał. Oczywiście link też znajdziecie w dyskrypcji. Może pokażę wam też betę Girapa. Nawet fajna gierka. Ostatnio trochę tych gier, takich bet zamkniętych wpada na moje konto Steam. I jak tylko dostanę nową grafę w przyszłym tygodniu, pokażę wam PlanetSide'a 2, z którego oczywiście robię konkurs do wygrania 2 klucze do zamkniętej bety. PlanetSide 2 oczywiście do ściągnięcia będziecie mieli trochę sporo plików, ponieważ no gra ma grafikę nieziemską. Update jakie wychodzą to po 1 giga, po 5 giga, ale warto, naprawdę mówię, warto. Na czym gra polega? No mamy bardzo duży teren, serwery mieszczą do 2000 osób. No i która są trzy frakcje, która frakcja opanuje całą mapę, mi się zdaje, że jest wtedy jakiś koniec, ale zanim coś takiego się stanie, to chyba długo minie. Także brakuje jeszcze 9 widzów do konkursu i będę rozdawał 2 klucze. Jak widzicie, mech się może przegrzać. To jest taki pasek na dole prawy, po prawej, czerwony, to jest właśnie przegrzanie mecha. Im więcej naparzamy, tym więcej właśnie, tym bardziej się przegrzewa. Jak widzicie, to jest mój pierwszy mecz i już mam jednego killa. Także no niesamowicie się tym jarałem, bo jak widziałem gameplay niektórych właśnie, czy tam livestreamy z tej gry, no to przez kilkanaście, 10 meczy nawet nie potrafili zabić jednej osoby. I mi się to, tak powiedzmy, fuksem udało. Jeszcze tu nie ogarniałem do końca, jak się poruszać. Jak widzicie, atakują naszą bazę i chyba tutaj zniszczą nam tą bazę i my przegramy ten mecz. Ale to nic nie szkodzi, zaraz zmienimy scenerię na bardziej taką leśną. Tutaj pada śnieg, tam będzie padał deszcz. Gierka ogólnie bardzo fajna. Mecze są bardzo szybkie. Jeżeli ktoś lubi takie właśnie bardzo długie mecze, coś typu Supreme Commander,
to tutaj odpada, tutaj mecze są właśnie takie szybciutkie. No i widzicie, chciałem już dobić gościa. Koniec meczu. Ale to nic, przenosimy się na drugą scenerię. Tutaj właśnie mamy taką już scenerię leśną. Nie przetestowałem tego właśnie, ale ponoć gdy wchodzi się mechem do wody, to się szybciej schładza. Tutaj wziąłem innego mecha. Hedgedacha chyba mam tutaj. To jest właśnie szybszy, to jest chyba ten najszybszy mech. Nie pamiętam. Ale raczej tak. Niech, tu mam Hedgebuga. To jest najszybszy. W sumie też taki mech z najmniejszym pancerzem. Takie małe, szybkie piździdełko, co popierdziela. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Będą filmiki, już mam właśnie. Mam kilka filmików dobrych z Black Opsa, bo wiadomo, ledwo dostałem nową grafę lepszą, to od razu zasiadłem do Black Opsa i muszę wam powiedzieć, że skill w Black Opsie jest niesamowity. Ja nie wiem, może w Black Opsie dlatego, że nie ma kamperów czy co, ale w Black Opsie idzie mi naprawdę zajebiście. Dużo lepiej niż w MW3. Takie jest właśnie zdziwienie moje dzisiaj, wczoraj. Black Ops to jest po prostu tak się łatwo gra, albo nie wiem, taki niski poziom graczy jest. I mam kilka materiałów, tylko nagrać, wrzucić na tubę i będziecie mogli zobaczyć. Również mam kilka materiałów z MW3, ale tego For Delta One. Z nowych mapek, właśnie m.in. z mapy Piaza. I też nagram komentarz i wrzucę, ale póki co właśnie chciałem wam pokazać Mech Warriora. Tutaj myślałem, że ich zesnajpuję z góry, ale niestety nie mogłem dać niżej celownika, a poza tym jakieś katapulty już z lewej waliły we mnie. Niczego tu nie ma. Myślę, że to dopracują Mech Warriorze, ale póki co tego nie ma. Widzieliście, jak przechodziłem przez drzewa. One po prostu jakby to były takie duchy po prostu narysowane. No i ani się nie zniszczyły, ani nic. Myślę, że to dopracują jakieś detale, ale póki co gra i tak wygląda zajebiście. No jak widzicie, padłem. Widać, bardzo ładnie widać miejsca, w które się dostało, one są takie nagrzane. I jak się padnie, to widzicie, można patrzeć z kamery właśnie jednego ze swoich współtowarzyszy. I właśnie tutaj widzimy, chyba przegrałem ten mecz. Czy coś takiego. No tak odnośnie właśnie jeszcze zapowiedzi, to do Borderlands możliwe, że dołączy Assassin albo Griggs. Griggs mówił coś, że chce dołączyć. Więc będzie zajebiście. Dead Island, nie wiem jak tam z innymi. Ale jak uda mi się zebrać starą ekipę, to Dead Island wróci, chyba że będziemy musieli zaczynać od nowa z nową ekipą. Ach, przepraszam was za to ziewanie, piąta nad ranem. Chciałem właśnie nagrać komentarz, mam taką wenę właśnie z rana. Ja tego nagrywam. I wracając do tematu, nie wiem jak czy uda nam się zebrać ekipę właśnie, jak zbierzemy nową, to będziemy musieli przechodzić od nowa, wiadomo. I wtedy trochę to potrwa, ale na pewno wszystkie serie wrócą. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie serie najbardziej chcielibyście zobaczyć i dłuższe serie będą oczywiście na moim drugim kanale, na który was zapraszam do subskrybowania, komentowania i oceniania. I to było wszystko z tego, na razie.